Warszawskie Dni Rodzinne to taki wyjątkowy weekend, kiedy cała Warszawa otwiera się na rodziny i dzieciaki. To są setki bezpłatnych zajęć rozsianych po całym mieście, a zwieńczeniem całości jest piknik. To jest taki pomysł na taką testownię zajęć dodatkowych, czyli mnóstwo zajęć ścisłych, matematyka na wesoło, eksperymenty, buchające pary. Jest strefa aktywna rodzina, czyli strefa, gdzie mamy sporo sportu, ale sporo też takich zupełnie nietypowych animacji. Mnóstwo animacji artystycznych, animacji dla najmłodszych, mnóstwo porad i konsultacji dla rodziców. Wspaniała zabawa, każdy znajdzie coś dla siebie. Jest bardzo fajnie. Układamy różne przedmioty z klocków, na przykład zwierzątka albo takie różne rzeczy. Podoba mi się zamek. Skakałam na zamku. Podobało mi się też Archibald, bo tam można było się pobawić, porozmawiać po angielsku też. I były różne zabawy, konkursy. Na Warszawskich Dniach Rodziny prezentujemy pokazy z suchym lodem. Jak widać tutaj stoisko, bańkowy śnieg, wielka bańka mydlana, wulkan z suchego lodu. Natomiast druga część to jest część robotyczna, gdzie można posterować robotami humanoidalnymi, a także zobaczyć, jak działają ogniwa fotowoltaiczne i zobaczyć właśnie roboty wyposażone w te ogniwa. Przeprowadzamy podstawowe badanie stomatologiczne, badanie zgryzu, czyli kwalifikacje do ortodoncji oraz badanie próchnicy oraz higieny u dzieci. Uświadamiamy rodziców, czy potrzebują leczenia zachowawczego u dziecka, bądź też ortodontycznego i czy wymagają jakichś dodatkowych zabiegów higienicznych, na przykład w gabinecie stomatologicznym. Piknik jest rodzinny, więc nie może zabraknąć położnej, absolutnie. Chciałam się spotkać z kobietami w ciąży, z kobietami w każdym wieku. Najczęstsze pytania kobiet w ciąży są o miejsce do porodu, o to, gdzie rodzić. Bardzo częste pytania o szczepienia dzieci. Natomiast dla matek z dziećmi o różnych sprawach rozmawiamy. O śnie, o uspokajaniu dzieci. To są najczęstsze pytania. Podczas warszawskiego pikniku rodzinnego chcemy pokazać, jak ważna jest beztroska zabawa całych rodzin. Przecież wszystkie te rodziny mają swoje plany i marzenia, a my w Pramerica Życie dbamy o to, żeby pomimo nieszczęśliwych wydarzeń nie brakło środków na realizację tych marzeń. Nasze ubezpieczenia to takie polisy na beztroskie życie. No i ogromnie cieszymy się, że mogliśmy podczas tego wyjątkowego dnia zadbać o dobry humor i dobre samopoczucie wszystkich warszawskich rodzin i nie tylko warszawskich.